cześć, witam was z tej strony Wójcik. Dzisiaj zrobimy sobie challenge DSJ4. A na czym będzie polegał challenge? Mam w treningu sobie go zrobimy. I mam 20 skoków i muszę w którymś z tych skoków skoczyć 102 metry. Jeśli w żadnym z tych skoków nie skoczę 102 metrów, challenge nie zostanie wykonany. Jeśli wam się odcinek spodoba, wpiszcie w komentarzu, jaki następny chcielibyście challenge, nie wiem, czy z DSJ-a, czy z jakiejś innej gry. A ja tutaj sobie sporządzę tylko kartkę, żeby mi się skoki nie walnęły. No i będę odhaczał po prostu z każdym skokiem. No i dobrze, lecimy. Od razu biorę belkę numer 5, bo z trzeciej belki poza odcinkiem sobie próbowałem, no i 102 metrów nie da rady osiągnąć. Pierwszy skok nieudany, czyli dajemy sobie na kartce, odhaczam sobie ten skok. Drugi skok też będzie nieudany, bo jest leci krzywo, ale dalej niż w pierwszym, 95 metrów. Skok numer 3. Już dobrze leci. Dobrze leci. 100 metrów może? Nie, 99,5. Jesteśmy coraz bliżej 102 metrów. Ale trzeba te 102 metry skoczyć. Dobry lot, ale to jest znowu 99,5 metr. Skok numer 5 teraz. No i tutaj chyba się otarliśmy, nie? 99 metrów. Kolejny już szósty skok. Na razie najdalej 99,5 metrów. Celem jest 102 metry, tutaj nie będzie. Tutaj jest jeszcze krócej, 98,5 metrów. No ciężki ten challenge wam powiem. Sam go wymyśliłem, ale na razie do 100 metrów nie mogę dolecieć. Coś jest nie tak. Może się uda, ale zobaczymy. Oj, 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 oj. Skok. Nie miał szans powodzenia. 79 metrów. Kolejny już dziewiąty skok. Dobra wysokość, czy jest szansa? 101,5 metra. Tak blisko. Tak blisko było. Pół metra zabrakło. Teraz będzie krócej. 100,5 może. Nie, 99,5. To już jest pół metek. Teraz skok numer 11. Będzie jakieś 100,5 metry. Coraz mniej skoków mi zostało. 101,5 metra. No, kurczaki. Teraz to jest szansa, ale mogą być 103 metry. 102,5. Ale niestety miały być same 102 metry, więc to jest niestety nieuznany skok. Nieuznaję tego skoku. Miał być same 102 metry. Bo już tak blisko jesteśmy tych 102 metrów, ale nadal. Pół metra albo za blisko, albo pół metra za daleko. To już jest skok numer 14. No i to też nie będzie ten skok. To jest 99 metrów, ale z upadku. Skok numer 15. Coraz mniej skoków. Coraz wyższa presja.
też nie będzie ten skok. Zostało nam 5 skoków. To jest numer 16 już. Na wcześniej progu. To jest jakieś 99,5, nie 8,5. 4 skoki. 4 skoki. Będzie 102 metry. Nie, bo przejechałem przez próg. Trzy skoki do końca. To też nie będzie ten skok. To też nie będzie ten skok. Dwa skoki do końca. Też nie jest ten skok. To też nie jest ten skok. Przed ostatnim skokiem podwyższam belkę startową. Idę, ryzykuję, ale chyba nic z tego nie będzie i tak. Czy są 102 metry? 103,5 metra! Dobra, zrobię jeszcze w gratisie 5 skoków. Daję sobie szansę, jeszcze 5 skoków. Jeśli mi się nie uda, trudno się mówi. I czy będą 102 metry? 103 metry! No dlaczego? Dlaczego 103 metry? Tak niewiele brakuje. O teraz... Panie, co to było? Co to było, panie? Co to było? Trzy skoki. Trzy skoki. Dwóch metrów nie będzie. Będzie 100 metrów. Dwa skoki do końca challenge. Już całkowicie. To 2 metry, może czy 101,5? 101,5, no nie! No nie! Jak blisko! Jak blisko, chyba challenge będzie niewykonany. Ostatni skok chyba za daleko. 103 metry, no. Ja się nie poddam. Ostatecznie. Jeszcze 5 skoków w gratisie. Sorry, że tak przeciągam, ale... To jest do wykonania, ale coś tu nie chcę... Czekajcie, bo nie odhaczyłem skoku numer 26. Trochę lipa. To 2,5, no nie! No nie! Jakim prawem? Jakim prawem te 102 metry jeszcze nie siadły? No ja nie wiem. To będą 102 metry? O, 3,5 metra. Dwa skoki do końca. A 97,5. Ostatni, definitywny, 30 skok. Czy będą 102 metry? 102,5! Nie wierzę. Dobra. Ja się z wami żegnam. Challenge został niewykonany. Zapraszam do następnego odcinka i cześć.